21. Biało-czerwoni prowadzą w czwartym secie. Kibice już nie chcą siedzieć. Kibice zasłaniają wszystkim gościom, nawet pewnie prezydentowi, ale on też się pewnie cieszy. Kibice na stojąco. Kibice tutaj oczywiście są głównymi bohaterami, ale najważniejsi są siatkarze. 23-21 dla Polaków. I głos Edera! Piłka meczowa! 24-21! Ale głos Brazylijczyków! Jakże pomylił się Eder! Mówił Krzysztof Petzer, że ten siatkarz nie grał, a teraz wszedł i wszystko na jego głowie. Ostatni. Co się tutaj będzie działo? 24-21! Piłka meczowa dla Polaków. Nowakowski, Murillo z Rudem, Rezende, Lucarelli! Lucarelli broni pierwszą piłkę meczową. 24-22. Druga piłka meczowa dla Polski. Ale kto będzie zagrywał? Wallace już tam maszeruje za końcową linię, a kibice cały czas ostatni, jakby tak się nazywał zawodnik, ale tak się nie nazywa żaden zawodnik, to Polacy mają drugą piłkę meczową. Wallace na zagrywce, Wallace już przygotowany, Wallace uderza, piłka meczowa dla Polski, leci, nika, zagumny, wracamy, koniec Polacy, mistrzami świata, 25-22, po 40 latach polskie orły, polscy siatkarze, co za sukces w katowickim spotku, zmiażdżeni Brazylijczycy w końcówce, stoją nieruchomo, oni się już nie ruszają, polscy siatkarze, po